Kochani, edafon. Słyszeliście, znacie to słowo? Edafon to zespół organizmów żywych, które zamieszkują naszą działkę, a konkretnie naszą glebę, w sposób stały albo przejściowy. To mikroorganizmy, bakterie, grzyby, mykobakterie, glony, pierwotniaki, pierścienice, dżdżownice, wije, owady, pchełki, ślimaki, a nawet krety. Dzięki pracy edafonu, czyli tych wszystkich zwierzątek i mikrozwierzątek, możliwa jest przemiana azotu, potasu, fosforu, innych związków w formy dostępne dla naszych roślin. Jak powstaje gleba? Kiedy rzucam szczątki roślin na glebę, czyli rzucam materię organiczną na glebę, to przejdzie ona przez trzy fazy przeobrażenia. W pierwszej fazie będzie podlegała działaniom wody oraz powietrza. I dzięki temu powstaną z niej, z tej rośliny, zostaną wyzwolone nowe związki organiczne, związki chemiczne. Dalej ta materia organiczna, ten liść, będzie podlegał przemianie mechanicznej, będzie podlegał rozkładowi mechanicznemu. Wszystkie mikrozwierzątka, właśnie składniki edafonu, członkowie, można by powiedzieć, raczej edafonu, będą gryźć, rozgryzać, rozdrabniać materię organiczną. I będą to te wszystkie mikrozwierzątka, które żyją w glebie, w ściółce, na glebie, na ściółce. Ich praca jest bardzo ważna, żeby materię organiczną rozdrobnić, ponieważ w trzecim etapie przystępują do pracy mikroorganizmy, czyli mikroflora czy mikrofauna. Wszystkie grzyby, bakterie, mykobakterie oraz jeszcze mniejsze żyjątka, jeszcze mniejsze mikrozwierzątka są tak małe, że największe z nich mają rozmiar zaledwie 0,2 mm. Praktycznie rzecz biorąc, możemy nie widzieć ich gołym okiem. Materia organiczna na naszej grządce przejdzie proces humifikacji i mineralizacji. To będzie częściowy rozkład, pierwotny rozkład związków organicznych. W lesie będzie to rozkład igliwia, gałązek, ściółki, szczątków zwierząt, a na naszej działce będzie to rozkład części roślin, pozostałości po roślinach, które uprawialiśmy, oraz oczywiście też szczątki martwych zwierząt czy mikrozwierząt. W wyniku humifikacji powstanie humus, czyli próchnica. Ta część gleby, która jest najlepsza dla naszych roślin. I to jest powierzchniowa warstwa gleby o tym właśnie ciemnym kolorze. Jak szybko to nastąpi? Zależy od roślin, które uprawialiśmy na działce oraz które same tutaj się wysiały. Zależy od mikroorganizmów, które zasiedlają naszą glebę, nasze rośliny oraz od czynników atmosferycznych. Więc będziemy obserwować rozkład w postaci butwienia, kiedy będzie dostępny tlen, i gnicia, kiedy tego tlenu w danym obszarze po prostu nie będzie. A potem nastąpi synteza związków próchniczych w humus. To w naturalnych warunkach, ten proces w naturalnych warunkach wystarczy. Wystarczy dla roślin naturalnych. Naturalne rośliny to są rośliny, które
po prostu same porastają po łacie gleby. Natomiast my na działce mamy rośliny tak zwane wyższe i nie chodzi o ich wysokość. Są to po prostu rośliny, które możemy zasadzić, które możemy zasiać. I produkty humifikacji nie są dostępne dla roślin wyższych. Dlatego natura musi tym roślinom pomagać i w procesie ewolucji opracowała proces mineralizacji. Jak spojrzymy tutaj na 100% materii organicznej, która znajduje się na tej grządce, to 3/4 z tego wszystkiego ulegnie procesowi mineralizacji, a 1/4 procesowi humifikacji. Dlatego też im więcej dostarczymy materii organicznej na glebę, do naszej grządki, tym ten proces będzie bogatszy. Jest to w naszym interesie, żeby materii organicznej było jak najwięcej, bo wtedy będzie więcej minerałów dla naszych roślin i więcej humusu również dla naszych roślin. I jeszcze tu taka dygresja, bo mówi się, że rośliny, które siejemy, to są rośliny wyższe, a rośliny, które samodzielnie porastają jakiś teren, to są rośliny niższe. Ale czy tak jest rzeczywiście? Bo przecież roślinom niższym natura nie musi w specjalny sposób pomagać, a naszym roślinom tak, więc może są to rośliny po prostu ciut słabsze, co możemy obserwować na naszych działkach. Bo rośliny, które sadzimy, które wysiewamy, są bardzo często słabsze, aniżeli rośliny pionierskie, które w naturalny sposób na działce rosną. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zwierzęta. Nazywamy zwierzęta naszymi braćmi mniejszymi, osobnikami niższymi. Ale zwierzęta, żeby żyć, nie potrzebują żadnych szkoleń. Jeżeli weźmiemy na przykład 30 wilków, osobników z różnych rodzin i z różnego terenu, to te wilki natychmiast w intuicyjny sposób, my tego nie wiemy jak, ale one wiedzą, utworzą hierarchię nowej rodziny. Dzięki tej hierarchii, która wyznacza bardzo precyzyjnie zadania dla każdego osobnika, rodzina, nowa rodzina wilcza będzie mogła przeżyć w trudnych warunkach naturalnych. I zrobią to dzięki współpracy, a nie dzięki konkurencji czy rywalizacji. Tak więc, czy rzeczywiście, nieraz nasuwa się takie pytanie, czy rzeczywiście człowiek jest istotą wyższą, jeżeli chodzi o rozumienie, czucie, intuicję właśnie w sprawach procesów, którymi rządzi się czy kieruje natura. Ale wracając do naszego tematu. Więc dla jakości i zdrowia naszej gleby są kluczowe mikroorganizmy i one występują na każdym etapie procesu tworzenia się gleby. Dziś ilość pożytecznych mikroorganizmów w glebie jest bardzo ograniczona, mniejsza, dlatego że gleba zostaje wyjałowiona przez stosowanie środków chemicznych w rolnictwie i w ogrodnictwie. Za każdym razem, kiedy stosujemy na naszej działce środki chemiczne, niszczymy jakąś populację pożytecznych mikroorganizmów. Więc nawozy sztuczne, opryski sztuczne w znaczący sposób wyjałowiły naszą glebę. Musimy to po prostu naprawić. Jak możemy pomóc matce naturze w neutralizacji tych negatywnych skutków stosowania środków chemicznych? Jeżeli sobie wrócimy do tych trzech procesów, przez które przechodzi roślina, szczątki rośliny, które kładziemy na naszych grządkach, to jeżeli chodzi o pierwszy proces, czyli działanie wody i powietrza, to mamy tutaj w zasadzie znikomy na to wpływ. Nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne. Jeżeli chodzi o ten drugi etap, czyli działalność, czyli to mechaniczne rozdrabnianie przez mikro, małe zwierzęta i mikrozwierzęta, to najczęściej ograniczamy się do dostarczenia na przykład jakiejś populacji dżdżownic. W większości jednak przypadków po prostu usuwamy te niby niepotrzebne
mikrozwierzątka z naszych grządek, na przykład usuwamy jakieś pędraki. Jeżeli zaś chodzi o mikroorganizmy, czyli te, które powodują rozpad materii na tym trzecim poziomie i przetworzenie jej w związki mineralne przyswajalne dla naszych roślin, to również mamy na to wpływ, bo możemy po prostu zaszczepiać na naszych grządkach pożyteczne mikroorganizmy. Po prostu brać strzykawkę i zaszczepiać. Ale to będziemy robić, gdy przyjdzie na to czas. Jaki mamy w ogóle zysk z tego, że w ten sposób, zgodny z zasadami permakultura, tak w zasadzie zgodny z myśleniem o interesie gleby, bo to jest podstawa jakiegokolwiek życia, to jakie my mamy z tego zyski, że nam się w ogóle chce zbierać odpadki kuchenne, załatwiać obornik, ściółkować. Zysków jest bardzo dużo, bo poprawiamy przez to strukturę gleby, a dzięki temu gleba zatrzymuje wodę. Bez wody nic się w glebie nie wydarzy. Nie boli nas kręgosłup, ponieważ nie musimy schylać się, żeby pielić, nie musimy męczyć się, żeby przekopywać i nie potrzebujemy do tego na przykład podwyższonych grządek. Oszczędzamy czas i energię, ponieważ nie wykonujemy niepotrzebnych prac, a takimi właśnie pracami są chociażby wspomniane pielenie i przekopywanie. Ten czas, który przeznaczylibyśmy na pielenie i przekopywanie, możemy przeznaczyć po prostu na przyjemność bycia na działce wśród natury. Poprawiamy zasobność gleby. Cały czas w naszych grządkach trwa nawożenie, a w zasadzie samo nawożenie, dlatego że edafon, czyli ten właśnie zespół mikrozwierzątek, zasila nieustająco glebę swoimi wydzielinami. Miliardy mikrozwierzątek zostawiają w grządce swoje wydzieliny po to, żeby nasza gleba była bogatsza. A jeśli gleba jest bogatsza, to po prostu zwiększamy potencjał plonowania, czyli mamy o wiele lepsze i zdrowsze plony. Mamy własną glebę i co najważniejsze, mamy własne warzywa, własne owoce, które są czyste biologicznie, są po prostu bez chemii. I na koniec, kochani, uruchomcie swoją wyobraźnię. Ta grządka to nasz stół suto zastawiony dla edafonu, czyli dla wszystkich mikrożyjątek. Miliardy żyjątek przyjęły zaproszenie na to przyjęcie, na ten długotrwający obiad czy kolację. I możliwe, że zostaną z nami dłużej i będą to przez nas goście na pewno mile widziani. Jak to zwykle bywa, przyjdzie czas na rewizytę. Za kilka miesięcy edafon zaprosi nas na ucztę. Wszystkie mikrozwierzątka zaproszą nas na ucztę. Na stole będzie sama zdrowa żywność, dorodne, przepiękne warzywa i owoce. Marchew, buraki, dynie, selery, pory, fasolka, jabłka. I jak to zwykle bywa, po dobrym przyjęciu wyjdziemy z niego obdarzeni przez gospodarzy podarunkami, paczkami, ponieważ nie zdołamy wszystkiego zjeść. Tak zawsze obdarowanym wychodzi się z gościnnego domu. Nasza działka to gościnny dom.